Dzień dobry Państwu, kłaniam się Dziwek teraz. Zapraszam Państwa na spotkanie z portem morskim w kątach rybackich. Także w tej chwili znajduję się w tym też porcie. Zapraszam na taką chwilę spędzenia ze mną czasu. Na pewno niektórzy sobie przypomną letnie chwile. Także jak powiedziałem, znajduję się w porcie w kątach rybackim i idziemy wzdłuż przejście spacerkiem wzdłuż właśnie tego też portu. Postaram się Państwu pokazać też sklep rybny, który właśnie funkcjonuje tutaj. Nawet właśnie poza restauracja jest przy tym restauracja znajduje się zaraz przy tym sklepie. Natomiast w momencie, gdy turyści wyjeżdżają, to restauracja również zamyka się, także niestety ci, którzy zdecydowali się przyjechać na Mierzeję do kątów rybackich już w październiku, niestety te restauracje nie odwiedzą. Będziemy musieli poczekać aż do cieplejszych dni, to jest do miesiąca, pewnie do początku maja. Także port, który Państwo właśnie widzą, jest to niewielki port, zdaje się, o głębokości w najgłębszym miejscu 2 metrów i to jak mówię niewielki port, natomiast tego co widzę bardzo urokliwy. No i tutaj zaraz dojdziemy po mojej lewej stronie, na przekącie, zaraz Państwu pokażę, na przekątnej możemy zwiedzić właśnie Muzeum Zalewu Wiślanego. Ja pamiętam tutaj okoliczne szkoły, nawet Gdańska kiedyś, no nie wiem jak w tej chwili, w każdym razie kiedyś chętnie właśnie przyjeżdżały tutaj do tego muzeum i pokazywane były właśnie dzieciom jakieś części, elementy starych łodzi, które właśnie gdzieś tutaj zostały znalezione. Przed nami właśnie, proszę zobaczyć, łodzie rybackie. Właśnie tutaj się znajdują w tym porcie, proszę zobaczyć, wszystko jest w tej chwili taki dosyć wiaterek. Natomiast myślę, że dla takich łodzi to nie jest zbyt mocny wiatr. No i tak jak właśnie Państwu wiem, zaraz po mojej prawej stronie będzie sklep z rybami. Tutaj on jest, tak zdaje się, otwarty całorocznie. Także osoby będące na Mierzei, chcące kupić świeżą rybkę, z pewnością nie zawiodą się. Oczywiście są też ryby mrożone, także asortyment jest bardzo, bardzo duży. Ja postaram się wejść do tego sklepu. No może mi się uda też podpytać sprzedawcę, jeżeli będzie miała chwilę czasu, jak wygląda sytuacja właśnie ze sprzedażą rybek. I pokażę, postaram się Państwu również pokazać, jak kształtują się ceny właśnie ryb. Wydawało mi się, że powinny być właśnie w tym miejscu najtaniej. Zobaczymy, porównamy. W tej chwili w kątach rybackich jest przeprowadzany remont drogi 501. Właśnie w tym miejscu jest skumulowana właśnie najbardziej praca. Wszystkie odcinki już, cała droga praktycznie została ukończona. Pozostało jeszcze na dobrą sprawę tylko kąty rybackie. I właśnie w tym miejscu, w tej wiosce toczy się najwięcej prac przy drodze. Także szczęśliwie już odkrywnicy praktycznie wszystko jest ukończone, tylko jeszcze zostały właśnie kąty rybackie. Zaraz pozwolę przedstawiciela firmy, która remontuje tę trasę, no nawet dana do użytku 25, przepraszam, we wrześniu, natomiast został jakiś tam pościg powstał, no i miał być teraz kolejny termin 25 powyżej. Z tego co widać, ten termin również nie zostanie dotrzymany. Widać, że te prace jeszcze troszeczkę potrwają. Natomiast myślę, że już w listopadzie, w końcu listopada na pewno wszystko będzie oddane
do użytku. Taką mam nadzieję. Tutaj jestem, raz Państwu postaram się pokazać symboliczne miejsce, myślę, że dla całej Mierzei Wiślanej, pomnik upata, wbita w ziemię, związany z przykopem Mierzei Wiślanej. Raz Państwu to postaram się pokazać cały ten pomnik i wielokrotnie widziałem go w telewizji, natomiast specjalnie na własne oczy będę go widział po raz pierwszy. Myślę, że część z Państwa również po raz pierwszy zobaczył ten pomnik. Pogoda dopisuje, wiaterek lekki, to prawda, ale ładnie słoneczko świeci, także jest bardzo, bardzo fajnie. Bardzo przyjemnie. Tu mamy właśnie ten pomnik. Proszę zobaczyć, postaram się zaraz tutaj Państwu pokazać. Opata wbita, symbol konieczności wykonania kanału żeglowego łączącego Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, przekop Mierzei, konieczny, możliwy, potrzebny. Proszę bardzo. Postaram się tutaj jeszcze bliżej podejść. I zaraz powinniśmy właśnie zobaczyć, jakie są ceny ryb na Mierzei Wiślanej, a dokładnie w kątach rybackich. Ja postaram się jeszcze wyjść na drogę i pokazać Państwu tak z daleka, jak przebiega remont drogi 501 przebiegającą właśnie przez kąty rybackie. Piękne widoki dla osób z głębi Polski, rzecz dosyć taka rzadka, natomiast dla tutaj miejscowych rzecz powszechna i niczemu nie dziwi. Natomiast z pewnością mieszkańcy centralnej czy południowej Polski rzeczywiście mogą uznawać to za jakiś urok w uderzeniach tych fal w brzegi, także jest co oglądać. Babcia Emka, widać, że stara łajba. Rejsy na przekop. Tutaj co bardziej chyba jacyś przedsiębiorcy właśnie reklamują się. Idziemy powoli, już powolnym krokiem do sklepu z rybami i tam zobaczymy, co nas zastanie. Ja byłem ostatnio jakiś czas temu, no i rzeczywiście oferta, jaką posiada ten sklep, jest rzeczywiście bardzo szeroka. No i jest czym wybierać. Tutaj proszę bardzo, po mojej prawej stronie jest restauracja, która właśnie w sezonie letnim święci triumfy, natomiast po sezonie ona jest już zamknięta i nie ma co specjalnie oglądać. I wchodzimy zaraz do sklepu rybnego. Proszę bardzo, tutaj zaraz przy porcie pasuje koparka, wywożą żwir i widać, że coś się cały czas dzieje, cały czas odbywają się prace. Tak jak mówiłem, miała być oddanie 25 października, natomiast tego co widać, no specjalnie w tej chwili na dzień dzisiejszy nie ma szans, żeby to się stało. Ja wchodzę do sklepu i zaraz kamerkę podobnie pewnie włączę. Także przedstawię Państwu właśnie, jakie są ceny w tym sklepie przyportowym. Karmazyn 40 zł, halibut 72 zł, leszcz 9 zł. Wszystko proszę zobaczyć, świetnie wygląda, apetycznie. Czcionk filet wydaje się 54 zł, sandar tusza 60 zł za kilogram. Proszę zobaczyć te ceny. W dniu dzisiejszym trochę mi szwankował mikrofon. Mam nadzieję, że Państwo mi tego wybaczą. No takie drobne problemy techniczne. Proszę zobaczyć różnego rodzaju artykuły. Miód lipowy, wątróbka z dorsza 12 zł za takie niewielkie opakowanie.
Także tak właśnie wyglądają ceny w sklepie w porcie rybackim w kątach rybackich. No i tutaj właśnie zaopatrzyłem się w dwie flonderki. No, malutki sklepik. W okresie letnim, z tego co wiem, dwie panie sprzedają, nawet trzy kiedyś pamiętam, widziałem. W tej chwili jedna pani wystarcza, a dwóch niewielkich. Jak mówiłem, te miejscowości raczej po sezonie zasypiają taki sen zimowy. Ciekawe państwo jeszcze, jak wygląda ulica 501, w jakim stopniu jest już przeprowadzony taki generalny remont, który ta droga rzeczywiście wymagała od dawien dawna. Proszę zobaczyć. Tu już mniej więcej wszystko jest gotowe. Wszystko wymaga tylko wywiezienia. Część krawężników jeszcze osadzenia i myślę, że będzie wszystko pięknie zrobione. Natomiast jeszcze pokażę państwu drugą stronę. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Właśnie opuszczam port w kątach rybackich, także mieli państwo okazję zobaczyć, jak wygląda ten wspaniały zakątek naszej Polski w dniu 18 października 2024 roku. Tu jeszcze, proszę bardzo, trwają liczne prace, jak państwo pokazywałem, związane z remontem drogi 501. No możemy cieszyć się, że w końcu ktoś o to zadbał i ten remont jest wykonywany. Także nie ma co narzekać na utrudnienia. Należy cieszyć się z tego, że remont tej trasy właśnie dobiega już końcu. Całe kąty rybackie, już praktycznie trasa jest wykonana i można spokojnie przyjechać. Ja rozumiem, że część kierowców tutaj protestowała i narzekała, przeklinała, ale no, kiedyś ten remont musiał zostać wykonany i akurat właśnie dobiega już jego koniec szczęśliwy. Na tej trasie, jak mówiłem poprzednio, że jest największy front robót, natomiast tak jak państwo widzą, praktycznie wszystko jest oddane już na tip-top. No i możemy cieszyć się z tego latem już, czy wiosną, turyści przyjadą na świeżo wyremontowaną, piękną trasę 501 właśnie łączącą, którą będziemy mogli dojechać aż do miejscowości Piaski. Kilka tygodni temu, właściwie kilkanaście dni temu, głośna sprawa, 30 km od Piasku, od tej miejscowości przygranicznej, żołnierze ukraińscy zaatakowali jakąś jednostkę wojskowo pływającą rosyjską. No i proszę państwa, to jest 30 km, to było 30 km od granicy właśnie z Polską. Miejscowość ta nazywała się Bałtyjsk, także ta wojna rzeczywiście toczy się bardzo blisko polskiej granicy. No trzeba jednak, no trzeba czujny być po prostu. Także kończę relację z portu w kątach rybackich. Mam nadzieję, że film się podobał. Jadę dalej zobaczyć jeszcze do Elbląga, może pogłębiają rzekę Elbląg, ciężko mi powiedzieć teraz cokolwiek. Na Wyspie Estyjskiej specjalnie za dużo się nie działo. Troszeczkę tam polatałem, piachy pompują z zalewu do wyspy, także no coś się dzieje. Natomiast urobek taki jako taki niestety z Elbląga w dniu dzisiejszym, to jest 18 października 2024, nie przypływa. Być może tak trafiłem w taką strefę godzinną, że akurat nie było żadnego transportu, co nie znaczy, że w dniu dzisiejszym te prace się nie odbywają. No, pracy jeszcze troszeczkę jest. Także serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Zapraszam na kanał
Dzidek teraz, w razie gdy film się podobał, lub no mniej troszeczkę, również łapkę do góry. Komentarz również wskazany. Pozdrawiam serdecznie z Mierzei Wiślanym w kątów rybackich. Dzidek teraz, cześć.